Ja pamiętam, że obejrzałem Rambo jako nawet nie nastolatek, chyba latek po prostu, nie wiem, dziewięciolatek może, bo to wtedy wchodziło na ekrany i to był tak mocny strzał, który gdzieś się wrywa w pamięć na całe życie, tak jak wcześniej było wejście smoka, też wszyscy chodziliśmy, kopaliśmy latarnie, tak udając, że się bijemy. Tak samo po Rambo lataliśmy po ogródkach i lasach z nożami i rzucaliśmy w drzewa, ucząc się posługiwać białą bronią. I pamiętam go jako super silnego bohatera, ale to było, mówię, z perspektywy takiego dzieciaka. I teraz, kiedy po 30 latach miałem okazję siąść do książki, co było dla mnie też zaskoczeniem, że najpierw powstała książka, a dopiero na jej podstawie film, który troszkę, oczywiście, jak to w kinie bywa, nie jest w stanie oddać wszystkiego, co jest zapisane na kartkach książki. Musiał być uproszczony i zrobiono z tego bardziej film akcji. To mocno mnie zaskoczyło to, że ta książka to nie jest książka akcyjna. To jest książka o facecie, który jest wyrzutkiem, który się musi mierzyć z systemem. O facecie, który po prostu chce żyć na własnych zasadach, a nie do końca mu na to pozwalają. I on walczy o własną wolność tak naprawdę. Tak samo w książce jest dużo bardziej rozbudowana postać szeryfa Tisla, która w filmie no, jest, ale nie tak mocna. No a największym zaskoczeniem jest to, że książka zupełnie inaczej się kończy niż film.